26 października odbyło się wyjątkowe spotkanie artystyczne w Domu Turysty pod Wieżycą w Sobótce. Dziady słowiańskie w ramach Dni Słowian i Kultury Dawnej pod Ślężą w miejscowości Sobótka. Głównym organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Słowiańskiej Jawia, wspierane przez Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce oraz Dom Turysty pod Wieżycą. Wydarzenie sfinansowano w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Ślężanie – Lokalna Grupa Działania. Spotkanie zostało otwarte o godzinie 16, a już o 17 rozpoczął się wykład doktora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pana Piotra Grochowskiego, na temat dziadów wędrownych. Temat wykładu ze względu na dużą liczbę pytań zadawanych przez publiczność nie został zamknięty, dlatego serdecznie zachęcamy Was do zapoznania się z pracą naukową doktora Grochowskiego pod tytułem Dziady – Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach. Bo jak się okazało, dziad nie jedno ma imię, a jego rola w kulturze ludowej nie ogranicza się tylko i wyłącznie do żebraka lub zmarłego przodka. O godzinie 19 rozpoczął się koncert dziewanny, przeplatany wystąpieniami poety i podróżnika Wojciecha Świętobora Mytnika. Dziewanna zaprezentowała nam swoje znane i lubiane utwory, jak również te przedpremierowe i stworzone w oparciu o poezję Wojciecha Mytnika. Płyta artystki niebawem ukaże się w sprzedaży, dlatego gorąco zapraszamy do śledzenia jej profilu na Facebooku, gdzie na bieżąco pojawiają się wszystkie niezbędne informacje. Z okazji naszego spotkania Dziewanna i Wojciech Świętobor Mytnik przygotowali specjalnie dla nas niepowtarzalny repertuar, który zachwycał, czasami wywołując łzy, a innym razem odbierając mowę. W trakcie spotkania przygotowaliśmy specjalny konkurs. Do zdobycia były egzemplarze tomików poezji Wojtka, w zamian za uhonorowanie artystu lokalnym piwem z browaru Wieżyca, co spotkało się z ogólną wesołością, a wyzwanie zostało chętnie podjęte przez gości. Jak dobrze, że tomików nie było zbyt wiele. Mamy nadzieję, że spotkanie przypadło Wam do gustu i będziecie chętni wspierać działania Stowarzyszenia Jawia. Zachęcamy do wsparcia nas zarówno finansowo, jak i dobrym słowem. Więcej szczegółów o tym, jak zostać naszym członkiem lub darczyńcą na www.jawia.pl. A na zakończenie przedstawiamy Wam krótki materiał z wieczornego koncertu. Sława! Don't swim.